teraz pójdziesz spać. Zjedz tylko do końca, właściwie już nie musisz jeść. Idź spać, chłopie. Idź spać. Zjedz. Sprzątnij. Jak w lodówce, no na razie nic nie mogę robić. Mam nadzieję, że jeszcze coś tu mamy. Tak. Rybne taco. Co to jest? Czysty talerz, który trzeba będzie posprzątać potem. Mam części, które mogę ulepszyć, którymi mogę ulepszyć armaturę. Mogę ulepszyć. Teraz Rojowi ktoś dzwoni akurat, no. Nie, niech się chłopak wyśpi. Potrzebujemy kasy i... A może to była jakaś wygrana w loterii? Albo coś w ten deseń? Nie sądzę. Nie sądzę, nie wydaje mi się. Obejmij z kategorii romantyczne, to odpada, bo to... Jedyna osoba, jaką dobrze znamy, to jest Rojo, a to nie będziemy obejmowali Rojo, no. Come on. Sprzątnij. Sprzątnij. I sprzątnij. Rok poszedł spać, Rojo się obudził. Cały czas mamy problemy finansowe. Poszukamy tam kwestii, znaczy poszukamy rzeczy o sztuce z nadzieją, że... 7 godzin. Z nadzieją, że może znajdziemy coś. Jeszcze coś zostało? Tak, rybne taco. Wszystko dietetycznie teraz. Blender, no. Niech obejrzy te dzieła sztuki, no. Zobaczymy, może uda się awansować, bo jak nie, to trzeba będzie coś sprzedać, kiepsko. Może jeden tablet? No niestety, nie udało mi się. Co prawda, udało mi się wyszukać materiałów o sztuce, ale ciągle za mało. Rojo nie ma szansy na awans. Więc musimy zapłacić te rachunki. Musiałem sprzedać tablet. No ale mamy komputer, no to właściwie... Powinno zaspokoić potrzeby. Zdecydowanie towarzystwa potrzebuje rok. Aha, zjedz sobie jeszcze porcję tego rybnego taco. A potem pójdziemy na jakąś imprezę albo na siłownię. Do biblioteki! Rok się wybierze do biblioteki. To powinno się udać. Tak. Taki na dzisiejszy dzień jest plan. Niestety, zamiast rozbudowywać dom, muszę powoli wyprzedawać rzeczy. Bieda, bieda! No, Rojo się świetnie bawi, widzę. No jest, trzeba się wyluzować. Może byś, kolego, wyczyścił kibel swój, co? Masz tu straszny, straszny bałagan. Wiem, że to nie jest fajnie, lepiej się pogibać, ale naprawdę. O, takie rzeczy trzeba dbać. Dopóki nas nie stać na gosposie, musimy czyścić to sami, tak jest. Nie przejmuj się muchami. Szoruj, szoruj, szoruj. Szoruj, to odlecą. Tak jest. Czego Rokowi brakowało? No towarzystwa. Zatem zaprosiliśmy Jasię Mazur do biblioteki miejskiej. To jest ta umięśniona dziewczyna. Jak fajnie z tobą porozmawiać. I z tobą też. Lubisz zwierzęta? Może byśmy poszli do zoo. Ja lubię lamy. Mieszkam z jedną. Śmieci są problemem dzisiejszego świata. A co powiesz na ciastka? Dobrze, niech spędza ten czas. Może coś tutaj się... Może tutaj... Proszę bardzo. Można korzystać z sieci bibliotecy. Pograliby w szachy pewnie razem, ale zajęty jest stół. Może piętro wyżej jest coś ciekawego. Siądźmy razem. No, w bibliotece, bo w bibliotece... Ale to będziemy się skupiać na rozmowie przede wszystkim. Potrzeby towarzyskie Roka powoli zostają zaspokajane. Pęcherz to jest jedyny problem, ale tu widzę też nie będzie... nie będzie to problem na dłuższy czas. A łasują w tej... Ale tu ładnie, no proszę. Nie, biblioteka, wszyscy siedzą albo przy szachach, albo przy kompach. Nie szkodzi. Proszę bardzo. Czy tu nam się szykuje jakaś bliższa znajomość?
Tak, lubię sport i lubię swoją rękawicę. I baseball. Powinniśmy się wybrać. I to nie jest żadna aluzja do piłek. No, wiem, rozmawialiśmy wcześniej o śmieciach. Śmieci są poważnym problemem współczesnego świata. Boże, nie mają ciekawszych... Koszykówka! Uwielbiam koszykówkę! Ona jest sportsmenką, ta dziewczyna. Napiszmy sobie jakiś konkretny... Opowiedz porywającą historię. Ten Rok cały czas o zwierzętach gada. Jakiś taki zoofil z niego. Znaczy, nie zoofil, źle powiedziałem. Zamiłowanie ma do zoologii. To już lepiej brzmi. Charyzma za to się rozrosła. Bardzo to jest ciekawe. Gdzie idziesz? Dopiero zaczęliśmy się poznawać. Zobaczmy, co jest w biblioteczce. Gitara, to pierwsze wprowadzenie. Przeczytaj wprowadzenie do rokowania. To jest dobre, to jest dobre. Zobaczmy, towarzysko, już chyba jestem zaspokojony, tak jakby. Czy w sensie rok jest? Boże, jakie tu ładne widoczki. Można się też wybrać na spacer i przyjrzeć się kwiatkom. O, niech tam Rok sobie czyta. Tak, zbierać nasionka. Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, i grillować można. Hamburger tak, kurczak z rożna. Wszystko drogie, Holender. Rok czyta książkę. Joanna też. Nie nudzi się dziewczyna. Kto by przypuszczał? O Jezus Maria. Chyba kobieta dostała maila jakiegoś smutnego. No tu się popłakała. O Boże, drogi. Rojo do pracy. W pracy jest do której? Zobaczę. Pracy jest do 17. Garza! Ej! Chryste, dziewczyna już o łóżku opowiada. No nie wiem, chyba się skuszę. No nie, poszła spać, po prostu zmęczona jest. Zobaczymy, czy uda się tu jakieś znajomości nawiązać. Szymba. Hello, Łucja. Kweksi, Fazunia, Serabim. Roki? Kracz... No nie, no poz... Naprawdę w bibliotece? Brzuszki będziesz ćwiczył, chłopie? Ale może lepiej ćwicz, bo skończysz jak Rojo. No, kąt... No taki... Ojej, taką smutną maminę. Trzeba by ją jakoś pocieszyć. No, młody dżentelmen przyszedł do biblioteki. Siema. Ron Goya. No, takie zabawne powitanie mam dla ciebie. Uśmiechnij się. O, od razu lepiej. O, śmieci są problemem świata. Jakie nudne tematy mają te simy. Lubię sprzątać. I pada deszcz, i śmieci, i pada deszcz, i śmieci. I tak na zmianę. Same depresyjne... Słońce świeci, jest takie okrągłe, fajne. Oj, chyba nie lubisz o słońcu rozmawiać? Nie denerwuj się, to tylko słońce. Możemy wrócić do tematu rozmowy o śmieciach, nie? W ogóle? Może skomplementujemy, o. O Jezus Maria. Przychodzisz do mnie i gadasz mi tutaj o jakichś pierdołach. Ależ ty jesteś śliczna, zobacz, masz taką urodę bardzo atrakcyjną. A ja bardzo chciałem mieć zawsze zielony, ciężki czołg z krzywą lufą. Zawsze mi na tym zależało, ale Rojo nie pozwala kupić. No, wcale się nie dziwię, że ci nie pozwala. Pewnie cały czas gadasz o jedzeniu. No, tak jakby trochę gadam o jedzeniu. No tak, tak. No proszę, jak mnie wykrywa. Wiesz co, wolałabym przelecieć, ja wiem, nad Ukrainą, niż się z tobą umówić na randkę. Oj, znowu deszcz. No i proszę, Rojo sobie tańczy. Zaproponuj szalony plan. O, to może być ciekawe. Chryste, jaka ta dziewczyna jest skurzona. Przebierzemy się za duchy? No, za duchy. W prześcieradło? Tak, za takie białe duchy? Mówię ci. I zarobimy na tym kupę kasy. Nie? O. To się jej nie spodobało.
trzeba ją uspokoić. Jakaś strasznie wkurzona dziewucha. Uspokój się. Facet mnie rzucił. Jak możesz tak mówić? Nie próbuj mnie uspokajać. O, coś nie idzie, coś nie idzie. Poprawimy humor, Boże. Napisałbym coś, ale... chciałbym prowadzić bloga. O lizakach, co ty na to? Nie. W ogóle. O, rany boskie. Dziewczyna powiedziała, że jestem totalnie bez sensu. Nie, nie możesz tak o mnie mówić, przecież to jest... Ty parszywy grubasie! Kłamiesz? Jesteś zbankrutowałeś? Okej, to może o marzeniach pogadamy. Chciałbym być astronautą, polecieć na księżyc. A, olać zresztą dziewuchę. Niech się tam... Zagraj utwór. Może Roya ją rozbawi. Jezus Maria, jaka wściekła. I do lodówki wkurzona idzie. Jesus Christ! Royo, działaj. Chłopie, graj utwór. Wyłącz. I zagraj utwór bluesowy. A ty, Royo, poprawiaj tam humor. Ej, o, proszę. Tego to polubiła, no, od razu. Zomas. Idź, zagraj utwór. Dobrze, ty graj. Nie bądź niewolnikiem tej współczesnej kultury. Chodzi o jedzenie, o kupowanie, o sprzedawanie. Spieszymy się, jesteśmy nerwowi. Liczy się tylko kasa, nie rozumiesz tego? Trzeba być ambitnym. Ej, dziewczyno, zdrzemnij się, odsapnij. Musisz to przemyśleć. Trzeba się wyluzować. A, twój kolega zaczął mi opowiadać o słońcu. Wyobrażasz sobie? O słońcu! No, wyluzuj, przecież ty zaczęłaś mu opowiadać o komodzie. No to też jest przecież dziwny temat. O ciastkach można by pogadać. Tylko zawsze plecami do ludzi. Royo lubi ćwiczyć, już mu się chyba trochę kondycja fizyczna poprawiła. A to chłopak ma talent, no. I dziewczyna znowu o pieniądzach gada, no. Pieniądze są ważne. No, można wybudować sobie duży różowy dom. I żyć tam jak król. I mieć wielką... A może rodzinę to nie, ale wielki dom. To jest nie byle co. To dopiero, już trochę lepiej, dziewczyny. Ej, chcesz pograć trochę w coś fajnego? Zobacz, to jest dopiero wyzwanie. No? Wyglądasz jak $100. Tak piszą w książkach. Książki są świetne. No, a ludzie, którzy je piszą, to są dopiero sexy. Naucz się pisać i każda dziewczyna będzie twoja. No ja to wiem, a wyobraź sobie, Żrok chce kupić zielony czołg. To jest po prostu jakieś przezabawne. No wiem, a mi opowiadał o słońcu. Tak, wyłączamy, niech słuchają Roka. No tak, no to się chyba pożegnam. Zepsuła kibel! No, cały dzień marudzi i jeszcze na koniec zepsuła kibel i teraz mówi, że są śmieci, no. Ach, no to się nie będzie można przespać, trzeba będzie naprawić. Kiedy do pracy? Za 19 godzin? Dobra, spok. Rojowi się śnią jednorożce. Serio? Dobra, gotuj. Gotuj. Sprawy dnia codziennego. Wow! Chłopie, ostrożnie, nie pokrój sobie czegoś. Tak, trochę soli, trochę pieprzu. Gotujemy. Spaghetti wymaga 4. poziomu umiejętności. No. Wow. Trochę przesadził.
Ale rozumiem klimat. Teraz cebulka, pomidory. Nauczymy się przepisu przy okazji. Teraz będziemy to wszystko smażyć. Aha, pomidorowo-cebulowy sos. Wow, wow, wow! Chłopie, uważaj, kto to będzie potem sprzątał? Mhm. No, prosta potr... O, tak. Come on, stary, no! Ja nie wiem, jak teraz Roya poczęstujemy. No, przecież kichał do tego. O. Boż. A, to jest francuski i ryba z frytkami, no. I będzie otrzymać na stronie kompletny kucharz podczas gotowania. Wykwintne gotowanie. No bardzo dobrze, mam nadzieję, że wszystkim będzie to smakowało. Odłóż to, chłopie. A potem już... A potem dzień jak co dzień. O, pomijając fakt, że trzeba będzie naprawić kibel. No ale cóż. Jest jak jest. Royo. Wreszcie, wreszcie wróci do joggingu. Aha. Pora pobiegać, bo naprawdę tutaj sytuacja wygląda coraz gorzej. Ja nie wiem, jak go doprowadziłem do tego stanu. Więcej biegania. Kiedy do pracy? Za 7 godzin. W sam raz, żeby trochę poćwiczyć. Tak jest? Tak jest. Przy okazji przyjrzymy się. Może coś ciekawego w świecie się wydarzy. A, biega rzeźką, jakby nic się nie stało. A ja tu widzę 5 do 10 kg w okolicy brzucha. Olender, bieganie po nocy. Mam nadzieję, że mnie nikt nie napadnie. Aha. Co byś tutaj jeszcze? Worek treningowy. A, przy innej okazji. A ten sobie śpi. No i bardzo dobrze. Trzeba odpoczywać. Tak jest! Ray awansował na stanowisko głodny artysta. Dodatkowe 3 dolary na godzinę, w sumie 26 dolarów na godzinę. 464 dolary, znaczy simuleony bonusu. Co będzie potrzebne dalej? To jest niebyle co. No najpierw skorzystaj sobie z toalety. Aha. Rok musi zacząć ulepszać toaletę Royową, bo Roya tak nie do końca czyści. Toaleta Roka już sama się czyści i sama spuszcza wodę. To po prostu szaleństwo. Bo Rok jest majsterkowiczem, nie lada. Okej, okay, malowanie trzeba by też podszkolić. Dobrze. Dobrze, Royo. Czy ty masz jakieś marzenie? No, tutaj trzeba by jakieś kontakty towarzyskie. Kiedy do pracy? Zaraz 16 godzin, więc nie ma co wychodzić na jakieś imprezy. Trzeba się będzie zaraz przespać, jak tam brzuszek ciągle rośnie. No niewiarygodne po prostu. Odłóżmy to. Sprzątnijmy to. Mamy 1600 simuleonów. Myślę, że musimy sobie postawić jakiś cel. Jaki by sobie cel postawić? Znaczy tak, ty sobie pomaluj. Albo zróbmy tak, obraz popartowy. Duży obraz popartowy. Potem trzeba będzie się przespać. Podoba mi się ta muzyczka. Brzmi znajomo, całkiem jak Soundgarden. Jest taki klasyczny grunge, jeżeli ktoś nie słuchał, to polecam. Jest taki lata 90. Fajna muza, fajna muza. Dobra, pomaluj, idź spać i zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. Może wymienimy sobie kuchenkę. Albo zamontujemy umywalki. No właśnie nie jest nic wielkiego, prawda? Łazienka. Ale jakieś takie fajne umywalki, mamy kasę. Ale bez przesady. To są takie umywalki, które są... Higiena, niezawodność. To też jest coś. Amber. Można by, tylko trzeba odblokować coś, nie coś. Higiena, niezawodność. 500. No taka brzydka ta, szczerze mówiąc. Znaczy, ładna, ale... No, niech będzie taka. Serio?
Chryste, panie. A co to takie wielkie? Kolosalne rozmiary mają te umywalki. Nie do wiary. Ta też taka będzie wielka? No dobrze. Przestawimy żabę. Tutaj też zamontujemy, tylko zmienimy może kolorki, co? Bo wszystko w czerniach jest. Jestem fanem. Chociaż czerwień też jest w porządku, chociaż właściwie to taki róż trochę. Dobra, to zrobimy na czerwono, żeby było wiadomo, że to jest rojowe. Przydałaby się też wanna, w ogóle te łazienki takie małe. Od czasu do czasu mają chłopaki ochotę się w wannie powylegiwać. Już wiem, co miałem kupić rojowi. Pamiętacie? Aż mogliby poćwiczyć, ale... Wow, gitara z autografem legendy rocka. Jakość obrazu... Można poprawić jakość obrazu. Worek treningowy! Mam nadzieję, że nikt nie ukradnie. Roja powinien być zachwycony. Doskonale. I jeszcze skrzypce. Skrzypce schowamy w pokoju. Żeby nikt nie podejrzewał, że Rojo ma takie pasje muzyczne. Prawdziwy artysta nam rośnie, co? Maluje, uczy się grać na skrzypcach. No i jeszcze ma worek treningowy. Pięknie, cudnie wręcz po prostu. A Roja wygląda trochę lepiej, ale niewiele, a może to tylko takie wrażenie. Może wcale nie wygląda lepiej. Rock zdążył wrócić do pracy. Piekielnie, potwornie zmęczony. I też głodny. No, ale to nie szkodzi. Rojo, kiedy do pracy ruszasz? Za 7 godzin. A świetna okazja, żeby coś zjeść. Więc wcinaj ze smakiem. Skorzystamy sobie z toalety. Potem właściwie wypadałoby wziąć prysznic. I może poćwiczysz trochę na skrzypcach. Tak. To może być ciekawy początek dnia. Rok niech sobie odpoczywa. Bo ma powody. Zobaczymy, jak sobie nasz Rojo będzie radził na skrzypcach. Przy okazji, skończyliśmy też malować obraz. Sprzedajmy to kolekcjonerowi. Ale to chwilę później. No rewelacja, stary, no. Zasługujesz na oryginalnego Stradivariusa. Tak, tak, trzymaj. O, matko jedyna. Może Rok znajdzie jakieś zajęcie ciekawsze, nie? On ciągle odpoczywa. Chryste, nie wierzę. Może kiedy indziej te skrzypce, co ty na to? Dobra. Idź pobiegaj lepiej. Jak już potem skończysz. Sprzedamy obraz. No a co biedny Rok musi zrobić, no? Musi zjeść. Rybę. Musi sprzedać kolekcjonerowy obraz i musi naprawić umywalkę, no. Zobaczymy, może Rojo spotka kogoś ciekawego. Musi ćwiczyć. Dobrze, dobrze. Przyjazne powitanie. Nie, nie, to ty się masz... Och. Jibzy! Wołaj, wołaj, wołaj! No nie, poszła sobie. No po prostu sobie poszła. No... Halo? Chryste, niewidzialna laska. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj, bo ona jest jakaś niewidzialna. Niewidzialna Karolina.
No po prostu tragedia. No to nic, przejdziemy się tutaj. Może pozbieramy jakieś? Sprawdź, Rojo, poobejrzymy kwiatki. Skoro ty już, mój drogi, grasz na skrzypcach, to też możesz się przyglądać kwiatkom. No, to wszystko? Jeszcze się przygląda. Jeszcze dokładnie sprawdza. Jeszcze się upewnia. A co zerwałeś? Ogrodnictwo. Możesz sadzić i możesz... Można coś złapać? Zobaczmy, czy coś tu jest jeszcze ciekawego. Jest tam niewidzialna kobiecina gdzieś, ale to już tu jej nie... ktoś tu się jeszcze kręci ciekawy? Boże, Maria mnie napadł, ten... O, dziewczyna się interesuje grami, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to pogadajmy z nią jeszcze. Wyglądasz jak motylek, taki lekki, zwiewny i szybki. No wiedziałam. Ło, ja lubię dowcipy, a ja lubię bębenki. A ktoś tu lubi Roya. Proszę bardzo, jaka nam się rozmowa nawiązała? Nie wiem, o czym gadacie. Musicie mi coś tutaj zostawić. Dziewczyna chyba o planecie Ziemi. Ta o lamach. Koleś się próbuje wkręcić do rozmowy, ale... Nikt z nim chyba nie chce gadać. A może jednak... Spróbujmy przeprowadzić... O, pogadamy z nią o technikach fitnessu. Zobaczymy, jakie ma podejście do fitnessu. Mam takie ciężarki w domu, kilogramowe, ćwiczę, wymachuję nimi, mięśnie mi rosną błyskawicznie. Jestem silny. Nie chciała pociągnąć tematu. Pochwalmy jej rybaczki. Masz takie świetne rybaczki, takie szare. Pasują do tej różowej. Proszę bardzo, w charyzmie się Roya podszkolił. O, dziewczyna zaczyna gadać o dziecku. To idziemy uprawiać jogging. I sobie trochę porozmawia, towarzysko się zaspokoi. Rojo, a tymczasem... Co tu nasz grubasek robi? Czeka go naprawianie. Kranu gdzieś tam, w niedalekiej przyszłości. Jeszcze się nie wyspał. Ile mu godzin? 9 godzin do pracy. A Rojo ma 2 godziny do pracy. No to dobra, jakoś doczekamy.